Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Mam dzisiaj dla was filmik z Bity Rzucakami, która wyszła całkiem spoko, więc mam nadzieję, że zostawiliście tutaj już na starcie łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Pewnie spytacie zombie, gdzie jest osoba, która wygrała ostatnio premkę. A no właśnie ta osoba pojawia się, jej po prostu jej komentarz będzie w opisie, więc możecie tam zerknąć i zobaczyć, czy to właśnie wy nie wygraliście. Możecie to zagłosować w ostatniej ankiecie na moim kanale, która jest w zakładce społeczność. Z czego chcecie jutro live, więc to po prostu zagłosujcie i tam zerknijcie, jest kilka opcji do wyboru. No i co, chciałbym pozdrowić w tym odcinku kilkanaście osób, więc one się właśnie w tym momencie wyświetlają na ekranie. Zapraszam także na kanał Dexa, mojego grafika, jego linków jest w opisie, oraz kanał Gara, czyli osoby, która pomogła mi tam stworzyć ten odcinek, w sensie potem tam zobaczycie zresztą, po prostu zapraszam na jego kanał i tyle. No i co, no, jeśli chcecie wygrać w tym odcinku premkę, musicie dobić tutaj 1000 łapek w górę oraz napisać swój e-mail w komentarzu wraz z jakąś ciekawostką świata, która mnie zainteresuje, więc ja wam nie przedłużam tego wstępu i zapraszam do oglądania tego odcinka. Pozdro! A, żeby nie było pytań, Texture Pack będzie na 20 tysięcy subskrypcji, bo jest to mój autorski, więc zapraszam do oglądania. Dobra mordeczki, ja już jestem tutaj przy pierwszej gildii, jest to gildia rudy, wam tutaj pokażę info rudy. Nie ma niestety nikogo z nich online, ale kuboid ma je całkiem spoko, taki zamek dosyć taki przyjemny w wyglądzie, wiecie, takie kuboidy zawsze są spoko, bo zdabiałem trochę mapę i nie ma wszędzie takiego tego grifu rozkopanego i tyle, kurde, bo tutaj będę polszczyznę trenował na odcinka, nie o to chodzi, więc to wiecie, ja mam tutaj pokazany z grubszego ten zamek, jak on mniej więcej wygląda. Po prostu zabierzmy się za wbijanie do środka, mam nadzieję, że będę mieli jakieś tutaj w porządku itemy, mimo tego, że najprawdopodobniej będzie w piątek nowa edycja, ale to nic pewnego, bo ja to nagrywam w poniedziałek. Ale wiecie, zawsze takie wbita, ciekawa, gdzie jest dużo po prostu itemów, bo ja tutaj, jak widzicie, mam mało setów, a sety by się po prostu przydały na live'a, więc jeśli będą jakieś sety w skrzynkach, no to w takim razie ja po prostu wezmę sety, tepnę się na bazę, odłożę i tyle, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, gdzie tu jest jakieś zejście? Tu jest jakieś zejście, dobra. Kurde, nie gadać, że będzie taka łatwa wbita, bez kitu. Nie, co tu jest? O, są jakieś sety pierwsze, więc co ja bym mógł wywalić z Ender Chesta, żeby zabrać te sety? Kurde, dobra, ułóżmy sobie to tak, wszystko tutaj elegancko. Pyk. Pyk i pyk. Dobra, tutaj nie będzie nic pasowało, więc to wywalę, bo nie będzie do kompletu. Pyk. I teraz zrobię zamiast sobie jednego secik. Zrobię tak. Wrzucę tutaj co mogę. Dobra, mam miejsce na te dwa sety. Elegancko. Co, tu jest jakaś kolejna skrzynka. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. I zabierzmy po prostu tutaj. Co tu będzie? A, nic ciekawego nie ma. Niestety, kurde, jak to nagrywam. Emeraldy. No nie wiem, czy mi emeraldy są sobie potrzebne, bo mam strasznie dużo tych emeraldów, więc chyba emeraldów nie będę brał. Dobra, gdzie tu trzeba dalej iść, się kierować? Który to jest poziom? To jest 40 poziom i ja nie mam pojęcia, gdzie tu trzeba się kierować, kurczę, Felek. Gdzie jestem? Tutaj jest stoniarce gdzieś. I czy tu jest jakieś zejście? No o to jest pytanie właśnie. Czy to aby tyle taki kuboid? Biedny, nie no, tak nie może być. Przecież ten kuboid ma zamek, ma wszystko. Wątpię, żeby ta skrzynka to była jedyna rzecz w tym kuboidzie, więc przypuszczam, że tu będzie gdzieś jakieś zejście, czy coś w tym stylu. O, tu jest coś, się zaczyna jakieś zejście. Tutaj jest jakiś piasek. Dziwne, no nie, czyżby tu nie było żadnego zejścia, ani nic w tym stylu? To jest obsidian i mnie zastanawia, czy tu... Przepraszam. Czyli tu prawdopodobnie będzie po prostu jajko, z tego co mi się wydaje, Nie, co tu może być? Tak, to jest jajko, dobra. To podbijmy jajko gildii, zobaczymy ile oni w ogóle mają żyć. Mają dwa życia, kurczę. No już mają... Aha, atak możliwy za... No tak, za 12 godzin, no to trochę przypał. Tu jest jakaś tołniarka i tam jest w ogóle jakiś gościu, Janusz Exe. No ten Janusz Exe mi się bardzo nie przyda, bo ja bym chciał tutaj znaleźć zejście, więc ja robię chwilowe cięcie i po prostu poszukam jakieś tutaj zejście do tego kuboida, więc widzimy się po prostu za chwilę. Dobra, patrzcie to, znalazłem tutaj kuboid pod tym jajkiem. Mają tutaj oni naprawdę niezłą wbite, patrzcie jaki to jest kurde kanion. O, niestety kurde... Z tego co widzę, bo już tutaj sprawdzałem, jest, no właśnie, tak jak myślałem, jest to po prostu wszystko rozwalone na dole. Czyli tamte skrzynki, co znalazłem, kompletnie dwie skrzynki, były jedynymi właśnie chyba skrzynkami z przedmiotami w tym kuboidzie, więc trochę lipa. Ale myślę, że i tak wyszło całkiem spoko, no bo tam zająłem im dwa sety, za dużo rzucaków nie zmarnowałem, a zamek mieli całkiem spoko, więc ja po prostu wam nie przedłużam i zabieram was do kolejnej gildii. Pozdro!
Dobre mordeczki, ja już jestem tutaj przy drugiej gili, jest to gilia WWNP. I teraz patrzcie na to, jaki oni mają kuboid. No powiem wam szczerze, jak na Dragona, ten kuboid 10 na 10, naprawdę. No i tutaj ten design wokół jest mega spoko zrobiony. I tak sobie postanowiłem, że wiecie, że środa, pewnie niedługo nowa edycja. To po prostu tą gilię sobie wbiję, bo oni tak już raczej skończyli grę. Bo z tego co widziałem, to oni nie grają, nikt się od nich nie odlogował, więc tutaj ja was tutaj poprowadzę trochę po ich zamku. Widzicie, to mają takie w środeczku ładne zrobione, tutaj sobie pyk, pyk, pyk. Tu mają, widzicie, też już im się ktoś wbijał, grifował im to, więc nie będę pierwszą osobą, która, ten wiecie, im niszczy ten zamek, więc tam nie piszcie w komentarzu: zombie, zombie, jak ty tak możesz niszczyć takie zamki fajne, lol, żałosny jesteś. Bo kiedyś tak ktoś napisał, że no, ty zobacz jakiś fajny zamek, to od razu odcinek byś chciał nagrać, nic nie zostawisz, a... No taka prawda, że jeśli nie ja, no to inna osoba, która nawet nie nagrywa, by sobie przyszła i rozwaliła ten zamek, więc wiecie, nie piszę tam w komentarzu, że ja po prostu im tutaj rozwalam ten zamek, no bo wiecie, nie jestem pierwszy i ostatni, który to rozwali. Kurde, nie poczęli rzuciłem rzucaka, to bym mógł zaoszczędzić trochę w sumie tego jednego. I co to jest jakiś stone brick, tak? Czy to są stoniarki? Tak, tu są obok stoniarki, to by jakbyśmy się może tu udało jakoś ominąć, kurde. Wiecie, mam nadzieję, że w środku nie zawiodę się na tej gildii i w środku też będą mieli mega, mega design, bo to było naprawdę spoko. Wiecie, w środek, tak, znaczy w środek, no dół po prostu kuboida był też tak zarąbiście ozdobiony, bo no, wiecie, taki kuboidy się szanuje, znaczy szanuje, no bardziej szanuje osoby, które po prostu takie buduje, bo budują takie kuboidy, że oni się po prostu w ogóle chce ruszyć dupę i zbudować, bo wiecie, to jest tylko Minecraft, a marnowanie czasu na budowanie w Minecrafcie na serwerze z IHC, no to trochę takie, wiecie, nie? Nietypowe dosyć. Ej, w ogóle dlaczego mi ten rzucak tutaj nie chce spaść? O, teraz, w końcu, kurde, zmarnowałem 3 rzucaki, żeby rozwalić jedną stoniarkę, ale bez sensu. Ja pierniczę. Czekajcie, i teraz... Jak ja mam teraz rzucić? Czekaj, muszę stąd wyperować. I rzucę tego rzucaka jakoś tak. O, dobra, wpadł idealnie, dobra, jest elegancko. Który to jest poziom? Dopiero 48, a ja mam dopiero tyle, kurde, rzucaków. I patrzcie, znowu mi tam poleciał... Ej, dlaczego ten kuźde rzucak? Co jest grane? Dlaczego ten rzucak idzie gdzieś tutaj w bok? Ale okej, dobra, w bok, gdzieś tutaj porozwalał coś i tutaj jest jakieś zejście, które jest poziom 40. No nadal lipnie, może spróbuję się po prostu gdzieś tutaj wbić boczkiem. Nie wiem, jakieś te rzucaki dzisiaj dziwnie latają. O! Aha. 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 No tak. Gildia... Do góry, zarąbiście wygląda. Środeczek tutaj widzę, że mi też spoko. Ale chyba skończyli oni po prostu grać i wysadzili ten kuboid cały od dołu. To trochę lipa, szkoda, bo myślę, że będzie taka fajna ozdoba, wiecie, do tego odcinka taka wbita do mega kuboida. Bym tu trochę im pogryfował. No ale oni uprzedzili mnie, ta gilia po prostu sama mnie uprzedziła chyba. No bo raczej żadna armatka by tak nie rozwaliła tego wszystkiego, tym bardziej, wiecie, tutaj wszędzie jest obsydian. Więc no. Trudno, widzimy się po prostu już przy trzeciej gildii i pozdrawiam. Dobra mordeczki, ja już jestem tutaj przy trzeciej gildii, jest to gildia XNXX, jest tutaj online Dekapixo. Kurde, przepraszam, tutaj mam jeszcze lekką chrypę. O, dobra, już teraz mogę chyba, będzie wszystko w porządku, więc ja tutaj po prostu ominę trochę te... Ja pierdzielę, sorry, sorry naprawdę za mój głos, ale no mam lekki... Kurde, jeszcze kaszelek i wiecie, po prostu, no, przeszkadza to lekko w nagrywaniu, ale nie o tym, po prostu będziemy wbijali tej gili tej z rzucakami, mam tych rzucaków naprawdę sporo, więc myślę, że wbita tej gili wyjdzie całkiem spoko. Nie będę wbijał tam właśnie, bo oni mają bacona, ale wiecie, nie o to chodzi, żeby w tym baconie, żeby właśnie o to, żeby się pobawić bardziej, niż o to, żeby mieć bacona, czy gościu polizał na start, nie polizał niestety ten Dekapixo, więc będzie tutaj od razu bitka jakaś. Ja będę tutaj starał się rzucać mu rzucaki i wbijać się po prostu na dół. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Taka, wiecie, wbita sklepom. Co on ucieka? Serio będzie uciekał? On ucieka, bez kitu. Nie będzie bronił Kuba? No dobra, no trudno. Jak nie chce bronić Kuba, no to nie, ja sobie zmienię seta ta jeszcze dodatkowo. Pyk, pyk, o. Dobra, elegancko, więc wbijamy dalej. Jak ten rzucak leci? Dobra, leci normalnie, który to jest poziom? 46, kurczę. Tu mają w ogóle jakąś bitę, te typy. Może tak tą wbitą obok wbić? Nie wiem w sumie. O! Właśnie! Coś w tym stylu. Gdzie tu jest? Który to jest poziom? 36. Okej, okay, to będzie po prostu się wbijali tutaj obok. Ja sobie zjem koksa, gdyby ten gościu w razie W tutaj się, nie wiem, chciał jakoś wbić do mnie czy coś na bitkę, bo wiecie o co chodzi, nie? Teraz sobie tam poszedł dobrać koksy i zaraz tutaj wbiję, więc...
no, trzeba po prostu jakąś przewagę tutaj nad nim zdobyć, więc dobra. Co tu mają? Tu mają też kolejne takie przejścia jak tutaj, więc... wbijmy się po prostu bokiem. Czy on nie poszedł zebrać bacona, to okej, aha. No to fajnie, że... tak, rzuciłem tego. Rzuciłem perełkę i nie dobrałem sobie rzucaku, więc trochę przypał. Gdzie jest ten typek? On jest tam. Trzeba poczekać 13 sekund? O kurde. Już ich jest dwóch, naprawdę? Jest ich dwóch, okej. No to w takiej... raźle... nieźle, ale okej, dobra. Mam tutaj to. I mam koksy. Szkoda, że ich tutaj dwóch przyszło. Więc będzie trochę chlepa i chyba zginę sobie. Ale przynajmniej postaram się jakoś tutaj wbić, czy coś, kurde. Nie wiem. O, dobra, elegancko, po prostu wiecie, spróbuję tutaj wbić, czy coś w tym stylu. Najwyżej stąd jakoś ucieknę, żeby nie zginąć i spróbuję tutaj za chwilę wbić, bo od dwóch na jednego to trochę przerąbana ta klepa, więc kistem uciekam w sumie stąd, walić to, tą klepę. I po prostu wrócę tutaj za chwilę, jak sobie, wiecie, na nowo uzbieram itemki i najwyżej kogoś w razie co wezmę do pomocy, więc ja robię chwilowe cięcie i widzimy się właśnie za chwilę. Dobra, stary, bo ja mogę tu rzucać, patrz. Gdzie? Tam? Dobra. Dobra. Tak, dobra. Jesteśmy w ogóle pocięci już, ludzie, ale to jest jedna kratka, to chyba lepiej nie, to lepiej chyba tutaj wbijać. Jesteśmy znowu tutaj przy tej gili, ogarnę sobie gara szybko na pomoc. Oni tutaj przez te 5 minut niestety zakoblowali sobie tutaj, wiecie, to wszystko z tą miareczkami, ale myślę, że nam się uda tam po prostu dostać jakoś na szybkości, czy coś, zjem koksa. Weź zjedz koksa, może w sumie co, bo patrz. Nie mamy co i tak. A, no, no to dupa. Czekaj, 6 sekund. Dobra, no, ej, tu jest Ender Chest. Ej, tu masz Ender Chesta. Oni mają kto? Jak to się nazywa? Są na strężach. No bo tu jest stręż. Bacon tu jest. Dobra, ja dojeżdżam tego 1400 rankingu, wiesz? Dobra, jak tego 2300 klepię. Zjadł koksa sobie, chłopak. Dobra, ja rzucam już tu rzucaki od razu. Tata, to dobra. On jeden skupuje Ender Chesta tam. Czemu? A gdzie skopał Ender Chesta? Aha, na zewnątrz, dobra. Tak, to weź, ja tu się wbijaj. Dobra, ja wbijam rzucakami, więc wiecie, taki tutaj... ja ich odciągam teraz od ciebie, stary. Dobra, ja lecę mi tutaj na dół rzucakami, bo mam przy sobie 10 jeszcze. Wbijaj sobie, wbijaj, zaczęli mnie gonić i odknokowywuję ich od ciebie. Dobra. Jedzą koksy cały czas, więc spoko, ja też sobie zjem koksiura. Jeden utknął w ogóle, cyknął do ciebie perłę jeden, wiesz? Jest to jakiś enterczes w środku? Nie wiem, ale ja tu gdzieś spadłem. Dobra, oni wbili do mnie, ten jeden wbił do mnie. Nie, jeden do ciebie tylko. No. Masz jeden na jeden, stary. A ty, może on tu jakieś bliżej. Nie ma koksa, ale zjadł, więc go zrzucam do foski. Masz tam czas. Tylko wiesz, jak w fosie to może się wyprowadzić szybko, więc wiesz, może ty do mnie skoczyć to i tam dobrać jakoś. Znaczy wiesz co, ja czekam na górze i nie wyperłował, tylko a, perłuje, ale jest głupkiem. Sedmu padł! Co? Padł mu sed i nie polizał, bo się zbugowałem w klocku. I mi też padł hełm. A ten ziomeczek, nie wiem gdzie cyknął perłę i... dobra, widzę go w sumie. Ja pierdzielę. Ale pech, nie? Bez kitu. Dobra, biję tego drugiego ziomka. Ale zaleciłem teraz pecha, naprawdę. Bo ziomkowi padł ten hełm i się zbugował... dobra, on już ucieka w ten, w ścianę uciekł. Tak, ten drugi mi ucieka z Kubojda, wiesz? Dobra, to ja tutaj lecę na dół do nich, do Kuba. Lecę szybko, póki tego typa chłopa nie ma. Mhm. Ale on już zjada wszystkie kusiury, które ma, więc ja go sobie odpuszczam. Tylko żebym nie polizał, bo będzie lipa w sumie. No nie wiem, ten... sobie refila. Ten jeden jest zbugował... o kurde, mi się zrzucek zbugował. Ten chłopak ode mnie nie umie jeść, nie umie biegać z punchem. O ja pierdziel, ale marnuję rzucaki, kurde, nie mogę trafić. Bo chcę szybko to ten, wiesz, rzucać i nie wychodzi, ale dobra. Okej, seta zmieniam, więc zostawiłem cię na sekundkę. Okej, dobra, ja mam jeszcze, wziąłem kolejny 10 rzucaków, jestem już na 23 poziomie, więc za chwilę może tutaj będę na dole u nich w sumie już. Kurczę, jest kit ender chest? Nie ma kit ender chest. Dobra, ten gość się do mnie już znowu wbija. Jem koksa i tam. Dobra, a ja mam dwa koksy tylko, więc... dobra, mam go. Perełkę. Ten gość, dobra, ten gość gdzieś tam wpadł. Walić to, ej, już jestem tu praktycznie... ja już jestem praktycznie u nich na dole. No, jakbyś znalazł tam Ender Chesta, to będzie kozak, stary. O, jestem u nich przy baconie. Dobra, skakuję tam do ciebie. Dwa koksy mam. Nie ma bacona, oni mają zbugowanego bacona, to lipa. No dobra, no to przynajmniej masz odcinek, że... gdyby to zginiesz z baconem. Tak. Polisz. Do dobra, nie polizał, ale ja rzucaka na tego bacona. A gdzie ty jesteś? Widzę cię sam. Dobra, rozwaliłem bacona. Widzę, siema. To nie padło, bania. Dobra. Zmieniaj, wziąłem go. Okej, okay. I rozwaliłem... nadal jest stręcz. Jaki, no czemu nadal jest stręcz? Przecież rozwaliłem tego, efekty. Dobra, typek uciekać próbuje, ale mu nie wychodzi. Dociskam go przy ścianie. Bania mu padła. Daj, w długo, to padnie szybko. Tak. Zaraz dada. Dawaj go, mamy go. Musi zginąć. Ja jestem na koksie jak coś. Ja też.
Dobra, on próbuje uciekać. Na dół nie Bilgaru. No tak, bo mi się... Dawaj, na dół za nim. Dobra, ale spoko, jest nas dwóch, wiesz? Jest stręcz, więc... Jak on, dobra, tam był... Ha, tak, tam był teraz kopa. Ale spoko, kurde. Spoko, ile masz itemów? Mam 5 rzucaków, ale rzucam tu wszystkie. Ja mam 3, 12. Opa, ile to jest itemów? Ja pierdzielę. Rzucaj, widzę. Porozwalałem to wszystko. Chłopak się popłakał troszeczkę. O, Weski tu już pewnie się denerwuje tam. Tam mi mierzolają! Patrz, itemy chcę podnosić. Perły będzie brał. Bania? Bania, mamy go. Chłopak ginie. Nice. No i świetnie. Dobra, elegancko. Co, bierzemy coś z tego? Czy nic? Właśnie nie wiem, ja chcę tak zobaczyć. O, tu jest jeszcze. Dobra, ludzie, więc widzimy się za po chwilowym cięciu, jak sobie ogarnię tutaj PvP, bo no tak musimy zdobrać rzucaki. W ogóle patrzcie, ile to jest TNT, ja pierdzielę. Patrzcie, co się dzieje w tych skrzynkach. Widzisz to, ile to jest TNT tak, wszystkiego? Tak, znalazłem emeraldy, stary, wiesz? No, o, znikło wszystko. Nie znikło. Nie, jest bardzo dużo emeraldów. No. Kurde, nie wiem, zbierać te emeraldy? Ja chyba ich nie zbieram, wiesz? Ja je wziąłem sobie. Dobra. I mogę je w sumie wyrzucić za coś. Złoto mi się nie przyda, tak mi się dobra. Wydaje. Ja biorę tutaj ostatnie rzucaki. W sensie 4 i roz... Ej, znikły mi te rzucaki. Jak to? No nie wiem, a dobra, mamy wędercza, się cofnęło mi, dobra. Rozwalaj. Ej. O, rzuciłem. Ja poleciał, lag jak ty mówisz? No, chyba był jakiś lag, bo... dobra. Co oni tu mają jako... Kolejne emeraldy. Trzeba tu wszystko porozwalać im, ludzie. Więc za taką kozacką wbite się, kurde, należy łapka w górę i subik na kanale, bez kitu. Tak, dokładnie. O, tu nic nie ma, to jakieś perły są w ogóle. Takie zombiaczki leżące. Takie, ja pierdzielę. I dzwoneczek. Ta, subi dzwoneczek i możecie wbić na kanał Gara, będzie link w opisie przypięty. Polecam. Bo nie wiem, jak dodawać do karty, w sumie chyba, że Garu mi powie, to będzie w karcie. Powiedzieć. Dobra. Tu pyk, wszystko i ostatnia skrzyneczka, ostatni rzucak poleciał, więc... Chyba myślę, o, idzie ten gościu. Tak, idzie? No. To łap ode mnie szybko. Wróć. Dobra, czy on tu przyjdzie, czy nie? Zdejmuję, ja sobie speeda zaraz kupię. Chyba on tu nie idzie, więc mordeczki, my będziemy się żegnali w tym odcinku, bo wiecie, niedługo nowa edycja Dragona, bodajże w piątek, jeśli się nie mylę, więc zapraszam was na tę edycję. No i co, możecie wbić na kanał Gara, bardzo serdecznie polecam. Ich jest tam dwóch zombie jeszcze. Gdzie? Tam, patrz, tam jest ich dwóch. Tak? Tutaj tak. Nie, więc mi się wydaje, że może jeszcze... To zmykamy szybko na bazę, dawaj szybko baza. Tak, ja nie mam bazy. Ja też nie mam bazy. Coś spawn szybko, dawaj spawn. Ej, bił do mnie, kurde. Biegnę. No, to mam przerąbane, w duch mnie klepią. Ja nie mam seta, chyba tu zginiemy, biegnę, wiesz? Biegnę do ciebie, to ty sobie uciekniesz, bo ja i tak ten... Ty masz większy ranking, dobra, jestem już u ciebie. Może któryś poliża. No, ty jesteś. Tylko czekaj, nie mam speeda. Dobra, no nie mam zmiany. Uciekaj. Uciekam ścianę. Dobra, nice, ja też do ciebie cyknął perły. Dobra, jestem gdzieś w popsie. Dobra, ludzie, chyba miał być koniec odcinka, to jeszcze będę musiał uciec bardzo szybko. Dobra, jeden ode mnie zjadł koksa, więc go sobie odpanczuję. Kurde, znalazł mnie ten gościu. Tak? No. Ej, on ma laga. Laga ma? Ta. Zabijaj go. To wtedy ja... Zadałem. Ej, on ma jakiś laga, że stał w miejscu. Ale dobra, w takim razie jeszcze zginąłem na koniec odcinka. Taki w ogóle jakiś... Patologiczny ten koniec odcinka, ale wyszedł... Ale stary, uciekłem chyba, wiesz? Dobra, to najsik. W takim razie my się z wami żegnamy. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę wraz z subskrypcją. No i co? Do następnego odcinka. Piona! Siemaneczko.